Pieniądze wydatkowane dzisiaj zarówno przez rząd, jak i przez samorządy województw, mówię o środkach unijnych, to środki, które wynegocjował Donald Tusk. To są środki w ramach programu 2014-2021, a więc za te negocjacje, za te pieniądze bezpośrednio pan Donald Tusk odpowiadał. Dzięki uporowi godnemu lepszej sprawy, dzięki dyletanctwu, dzięki sporom w gronie wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, środki, na które czekają polskie samorządy, na które czekają polscy przedsiębiorcy, na które czekają polscy rolnicy, na które czekają polskie rodziny, są zagrożone. Mówię tutaj o wstrzymaniu przekazania ich z Brukseli. To są środki zarówno w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przypominam 36 miliardów euro, które Unia Europejska przekazuje krajom na odbudowę gospodarki po pandemii. To jest 75 miliardów euro w ramach Funduszu Spójności, a więc wyrównywania tych szans rozwojowych pomiędzy starą Unią a nowymi krajami członkowskimi i wreszcie 31 miliardów euro przeznaczonych na rozwój regionalny w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Te środki są zagrożone. Raz jeszcze powtórzę. Dzięki uporowi godnemu lepszej sprawy, dzięki dyletanctwu, dzięki braku konsekwencji premiera, wicepremiera, prezesa Kaczyńskiego, a przede wszystkim ministra Zbigniewa Ziobry. To bardzo poważna sprawa, bo dotyczy przyszłości, Polski, szans rozwojowych. Dzisiaj przy rekordowo niskim kursie złotego, dzisiaj przy najgorszym wskaźniku inwestycji od 25 lat, ta sprawa ma fundamentalne znaczenie, bo inaczej grozi nam dramat, bo inaczej grozi nam Armagedon w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, w wymiarze społecznym. I odpowiedzialność za ten stan w pełni ponosi Prawo i Sprawiedliwość, ponosi tak zwana Zjednoczona Prawica. Dlatego dzisiaj już nie prosimy, dlatego dzisiaj już nie apelujemy, dzisiaj żądamy. Dzisiaj żądamy, by rząd jak najszybciej podjął dialog z Unią Europejską, z Komisją Europejską, dostosował nasze prawodawstwo do wymagań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i te wszystkie zalecenia i te wszystkie rekomendacje, na które zgodził się premier Mateusz Morawiecki dwukrotnie w Brukseli, publicznie, zostały w końcu zrealizowane.